Ja nie mogę, jestem partnerem Twitcha, poza tym ja nie jestem rasistą. Dobra, on dostał follow, ja też, daj follow, pa, tutaj ci wysyłam na ten, na czacie. Proszę, daj, niedługo fotki będę wrzucał, naprawdę. No, first last? No way, już killa robi, nie? Już zaczął. No daj streama. Spady, le fiure. Dobry jest ten no way. Nie wiem, już killa ma. No. No way, he's that good. Dobra, jestem. Weź się zaśmiej. No way! No, nie ma szans, że on jest taki dobry, nie? Ten no way. No, dobra. Ty też mi wpadł czyjś w followku. Dzięki. Dobra, dalej gramy to 1-1. Już. King of Crack. To zaproś mnie, czy ja mam zrobić lobby? No przecież cię zaprosiłem, no. Bruce, proszę. Teraz masz 86 IQ, dobra? No ale ja przyrzekam, że nie dostałem zaproszenia. Bo a masz... ja cię psz... Dobra, to też cię raz. Zaproszę. A ty wiesz, zapraszasz się do gry, czy do znajomych? Nie słychać? No słychać, słychać. Do gry, do gry, do gry. Ale zagramy rewanż. Dobra, weź runki... Flash Ignite, go Flash tak, Ignite. Tak, ale weź... Weź Precision the Perfect, te takie standardowe. Dobra, dobra. Dobra, dobra. A to jest Aram? Tak, tak, tak. Dobra, dobra. Ona nie ma flasha i nie ma jak... Ona egzosta gra jako dziwko. No. Weźmy te same itemki, dawaj Guardian Hammera, Longsword 2 i 2 poty. Nie, jeden bez streama, bo jak przegram to tak totalnie, to to będzie przypał. No nie mogę pokazać, no bo się wstydzi, no. Co, jakieś kombosy na fiorze? No kurwa, i to ile? Ty jesteś dobry fiorem? No ja mam pierwszy raz w tym gra. Wziąłem spódniczkę, ten skin, więc mam nadzieję, że nie będziesz we mnie wjeżdżać. Zboczeńcy. O, będę w ciebie wjeżdżał, stary. ECPU. Lubię to. No i coś, przegrałem? No nic, ja już przegrałem. Dlaczego ty masz takiego farta z tymi parami? Nie da się grać na ciebie. Jesteś kurwą OTP, rozumiesz? Ty już przejebałeś? No ta. Daj wu, no flash. No, ty jesteś chory. Co jest? Dobra, reset, co robimy? Nie no, gramy, no po co? Dobra, bez sensu grać to 1-1 mi się wydaje. Na tym streamie. Kurwa, jakby to nie było Gnara. Może być. Jakby to nie było Gnara, to był darmowy frag, kurwa, ale Gnar musi wstać na mida, niestety. Ej, a te Vitale się losowo ustawiają. Nie. Jak to nie? Vitale se możesz ustawić. Tak? No. Zobacz. Ja teraz sprawię, że będę miał z przodu Vitala twojego. Rapie to robisz, boż. Jak? Jak? No i zresetowałeś, no. Ale jak to działa? A, ale to jest tak losowo, to się pojawia, czy to ja? Czy nie, jak? Albo z przodu, albo z tyłu. No tak, ale no właśnie, no ale to i tak. Nie losowo, resetujesz i jest po drugiej stronie, zawsze. Kubuś, czemu ty na mida zszedłeś w sumie? Dlaczego tym Gnarem tak grasz, kurwa? Normalny wynik nie zszedł. No, oczywiście Kubuś to jest Gnar za nami. No, to mi się nie uda. To chodzi o to, że właśnie trzeba odejść, nie? Trochę. No. Nie chcę być już chory. Pokaż wam trika na Sylasie przeciwko Syndra. Tylko patrz, czy chcesz, żebym ci pokazał. Ja ci pokażę. Nie. To jem, słoneczny. Dobra, ona cofnęła.
Przejebałeś, słyszę to. Takie chęcia. O, ona została na mnie, dobra. Kurwa, jakoś mało damage'a robię, co? Mamy te same itemy i same runy. Kurwa, nie mamy tych samych itemów! Ty zjebie! Ja mam Guardian Horn, a ty masz Guardian Hammer. Dobra, dobra. Ja pierdolę, reset tą grę. Kurwa, przecież ja mam inne itemy. Weź to reset. Kliknij tabo, Bruce. Zobacz, co to jest w ogóle. Chcesz reset? No stary, zobacz, ja mam 150 health, a ja mam inny item. Masz pod... Dobra, dawaj reset i tak cię rozwalę. No ale ty widzisz, jak ja mam item? No widzę, no. Ale... Ty Hammer kazałeś, a ja wziąłem Horn, ale jestem idiotą, sorry. No, dawaj ty, reset. Ty, bo ja się dziwiłem, czemu ja przegrywam trady? A ja nie miałem tego itemu. Gwarantuję ci, że nie przegrasz tych tradeów, dlatego że miałeś gorszy item. Nie wiem. Nie wiem. Ona stała tu z tyłu, po prostu stała z tyłu. Kurwa, dla mnie to jest niesamowite. No a to zagramy teraz na streamie, czy gramy teraz? No gramy teraz, no przecież ja muszę poćwiczyć, no. Dobra. Przecież ja nie umiem grać off-roli, tym bardziej fiorom. Mogę też zagrać swoim czempionem. Dzięki za subskrypcję. Nie no, nie wygrasz na mnie moim czempionem. Listo, Smokisty, Szmacin, Falb, Grzesiek, Enenus, Sewe, Dareczek, Deneras, Sosik, Tatris, Raid, Kua. No ale czym ty grasz, Finkroft? Balkstab, God, Mik, Otyły, Iji, Kurw, X-Reformat i Embodziony. Dzięki. Finkroft, czym ty grasz? AD Carry, dżungle? On na supporcie gra. Wiesz co, ja zazwyczaj gram Mamumu w lesie. Yumi ostatnio gra. Czyli to samo co ty kupiłeś, tak? Ten niebieski. Tak, tak. Longsword dwa poty. I took a krok. Tu Poland. Już się wychillowałeś? No nie. Dlaczego mówisz Kubuś do niego? On tak ma na imię? Ta. Tak. Fajne urocze, Kubuś. Słyszysz, jak do ciebie mówią Kubuś? Nikt nie mówi do ciebie. Powiem wam ciekawostkę, że w Polsce wszystkie damskie imiona kończą się na A, a Kuba jest jedynym męskim imieniem, który kończy się na A. Kosma. Ale ja nie mam na imię Kuba. No tylko Jakub, wiem, a to taka Kosma. Ciekawostka. Kosma. Miałem kolego o imieniu Kosma. To jest normalne imię. To jest chłop jak coś. Słyszałeś, Grusik? Sam? Że farmazą siejesz. Fadek. To jest szkoda. One się tak resetują, tak? Te witale co jakiś czas? No. Chyba na dziwka. Nie, strasznie chujowy jesteś na tej fiorze. Odjebałem. Nie chcesz zmienić itemków? Nie. Okej. Okay. A zrobisz pszczółkę? Tak, koki się zrobiłeś nagle. Cicho, cicho, bo szokuję teraz. Wygrywasz? Nie wygrałem. Cicho, cicho, morda, morda. Teraz będziesz kisiło góra pod towerem, tak? Mam nadzieję, no, tak że nie gracie na krzaki, tak? Tak jak ty przez 3 minuty. No, miałem inny item, to co miałem zrobić? Jadalamy. Dobra, ja cię dajwuję, będzie najwyżej beka ze mnie, ale no chuj, no nie będę przecież grać jak pizda. Dobra, kurwa, no bo już powiedział, że dasz last is good? Ale essa! Robię screena. Gagry, gagry, gagry. Siema, Osza, kumpel, jak mi idzie? Niedobrze, nie źle, no. Halo, jesteś? No, wkurwiłeś mnie, teraz patrz co ja ci robię. Ej, bo tu tyle widzów, kurwa. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Pamiętaj, że to nie jest twój stream. Sorry. Nie no, Bruce, przejebałeś? Oj, to tak w chuj. Ty nowie. Błąd jeden popełniłem, no, ale... Błąd popełniłeś, że zaprosiłeś mnie do Arama. Nie no, Bruce.
Mam taką kaczuchę z Krety, zajebałem z placu zabaw i se do Polski przywiozłem. Dobra, ale chyba odpuścimy to granie na streamie, co? Za pół roku zagramy znowu. Bo jak przegram na streamie, to jest pizdeczka. Tak samo było kurwa z czekoladem, też nie chciał, bo o, bo jak przegram, to tylko mogę stracić. Silas was very... sehr gut. Aż to... Ale sklawy Sowski, du spiele Deutsch. Ale ja. Ach so, ich habe mitgebracht guten Lauden und du selbst. No może nie aż tak. Wubicinki hauma. Wubicia szuta heila. Ej, kurwa, co ty mówisz? Ej, no kurwa, mam, co ty mówisz? Sowski. Ciąg nie mam, mi hauma. Ej, kurwa. No nie wyzywaj mojej mamy, no. A powiesz N-worda po tym, po koreańsku? Bo oni tam mówią. Co no, a nie mówią. Powiedz mi po koreańsku, kiedy ty mi rybiata, brat. Nie, oni mówią normalnie i to jest legalne jak coś. No tak jakoś to kurwa, to jest jakieś słowo, ja nie wiem co to za słowo. Ty jak Dela Finkroft, no хорошо mużyk. Co? Nie wiem, ale czy rucha. No to ci tak dyma. Po jakiemu jeszcze mam do ciebie powiedzieć? Po grecku? Perakalo, eufaristo. Joraire. Albo po francusku. A hiszpański? Dawaj po francusku. Bonjour, je m'appelle Alexon, tu parles bon français? Il s'appelle Alex. Il s'appelle poliglotom. A comment ça va? Ja bym chciał być poliglotom. Nieźle. Wysocki, comment t'appelles-tu bonjour, Silas? A po hiszpańsku? Ja też mam, ale wiesz, że ja też znam francuski. Coś tam kiedyś się uczyłem, ale mogę po hiszpańsku też coś powiedzieć. No na dawaj. Przykład Wysocki es Linda. Mima masy tira tego solorosa. A co to znaczy? Linda to znaczy ładny. Ładno. Wysocki to... es tonto. Tonto? Tonto. No i to już mnie pewnie wyzywa od najgorszych. Nie jest, że głupi jesteś? Nie wiem. Co mam wiedzieć, kurwa, to wy to się popisujecie wiedzą. Nie, ja po prostu nauczyłem się 6 zdań w 8 językach i się fleksuję. Tak naprawdę nie dogadałbym się nawet z moim starym. Ja bym się nie dogadał. Bo go nie znasz, nie? A no w sumie go nie znam, no ale... No, tak. Sadek. Sadek trochę. Jebać starych, które dzieci zostawiają. Chuj mu w dziób. Najbany stary. No ale gościu, wiesz jak on teraz żałuje? No wyszedł kurwa po fajki, jeszcze pewnie wiceroje kupił placek. Przecież jak on by dowiedział się, że jego syn robi taką dojebaną pszczołę, to co? Takie salary. A czemu pszczołę kurwa? To szerszenik, nie my. No to szerszeń, sorry. A szerszenie są takie, wiesz. Ja miałem ale historię kiedyś, że mi wleciał szerszeń do pokoju, a ja się panicznie boję szerszeni. I ten szerszeń wleciał... A dogadałeś się z nim? Nie, ten szerszeń wleciał do lampy, są takie lampy na sufitach, takie płaskie jak talerze, wiecie o co chodzi, i taka mała przestrzeń i on tam wszedł i się usmażył. I, bo ja nie wchodziłem do pokoju przez pół godziny, się bałem, a jak otworzyłem okno, to go nie widziałem przez 10 minut i tylko zobaczyłem właśnie tam przy świetle, że był, jakieś ciało widziałem. A smaczny był? Nie. Ja tam takich rzeczy nie jadam. Wolę lasagne. No w sumie nie, złego streamera zapytałem, League Legend. Chyba pewnie jeszcze nie... Jakie ciało? No ciało szerszenia. A ty, Brusik, jak wynajmujesz, nie? No. Ten pokój, to nie miałeś problemu z tym, że właśnie za głośno jesteś czy coś? Nie, ja jestem spokojny. Nie miałem nigdy problemów. Nie, ale pytam, czy taki spoko gościu ci się trafił, nie? A ta Silas is sehr gut. Tak, nie mam problemów, no. Totalna chillerka. Właśnie czasami ciężko, nie? Jak tak wiesz, jak jesteś no, streamerem. No w ogóle chciałem mieć fajne mieszkanie, no ale nie chciałem, wiesz, płacić jak wiadomo jakiś kwot, no to na przykład mieszkałem ze streamerem, tak? Mhm. A ten ziomek nie streamuje, nie? Ani nic. On już się wyprowadził, ten, z którym mieszkałem. To z kim ty mieszkasz? A nie mogę powiedzieć akurat, bo musi ale... być... Osoba tajemnicza, to tak powiem. Remkowi nawet nie powiedziałem, nie? Ale nie, czy to jest losowa osoba, tak czy nie? Tak, no.
A, to tylko kota mi chodziło. A, no myślałem, no bo Remek tam przez chyba tydzień mnie męczył, z kim ja mieszkam. No ale Remek jest zazdrosny, bo on jest swoim chłopakiem. Powiedz to przy Asi. Przecież wy chyba mieliście jakąś dyskusję, czy nie? Nie, nie jestem chłopakiem niczym. Ja jestem wolny strzelec, wariacie. A jaki jestem... ty jesteś znak zodiaku? Koziorożec. A ty wysocki? Baran pewnie. Bliźnięta. Co? Bliźnięta. A ty? Jakubie? Jestem lew. Ej, ale jakieś łatwe te gierki, tak szczerze. Tylko nie wyjeb się teraz, bo masz 20 staków. Proszę, nie poddymiaj. Lubisz oglądać filmy o lwach? Czy nie? Jerka Gnara jest zajebista. Finkrof. A ty o szerszeniach? No nie, nie, no nie, ty oglądałem filmy o szerszeniach, ale nie mogę powiedzieć, co oglądałem, bo... W sumie no mogę, ale czat pomyśli coś dziwnego. Nie, no chyba mogę... No dobra, ja lubię oglądać, jak chłop na przykład... ja lubię patrzeć, jak chłop likwiduje gniazda szerszeni i os. Fajne, na przykład. No, ale to fajne jest. Na przykład widziałem, jak chłop z miotaczem ognia w jakimś konarze całe gniazdo wywalił, albo na przykład, no... No lubię takie rzeczy oglądać, ty. A na przykład na YouTubie lubiłem... Na przykład, jak ziomek ma snajperkę... O, zrób szczury. No, i też to widziałem. Zajebiste to jest zajebiste, też, też to widziałem, no. A widzieliście chłopa, który leciał śmigłowcem i w karabinu strzelał do takich szkodliwych świń? Nie pamiętam. Ej, kurwa. Się... Tego nie słyszałem. No chłop miał w sumie dość dużo dislajków, ale... A to było w Stanach Zjednoczonych? Tak, 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 w Stanach, no. I tam był... Ale to było gdzieś przy tym, przy... Na takich polach wielkich. No i tam ponoć była jakaś inwazja takich świń, nie pamiętam jak się one nazywały, że są szkodliwe bardzo. No, i widziałem jak chłop strzelał. W sumie niby jest trochę sadek, ale... Jakieś to... na polowania jeździłem, wiesz, z... Czemu sadek? Z ziomkiem. Świnia to jest ten... Wieprzowina, nie? To świeje przecież. Nie, ale to nie jest taka świnia. Ej, Wysocki, ty sam jesteś. Nie jest taka świnia, Wysocki, o której ty mówisz, że taka różowa z ogonkiem i robi... Jaka kurwa inna? No jest wiele rodzajów świń, tak? Nie, ja nie wiem, no powiedz mi, bo ja się nie edukowałem nigdy w tej... To chwila, ja ci powiem nazwę, tylko wpiszę ten filmik. Nie, Wysocki, proszę cofnij, błagam cię, proszę, bo się wyjebiesz. Ja muszę go kurwa do pionu ustawić. No proszę, bo się wyjebiesz, masz 20 staków, a nasz za chwilę wstaje. No i kurwa. Ja się wyjebałem, no. To dlaczego? No, tyle staków. Musiałem do pionu ustawić, no. This video contains graphic content. No ten filmik ma 113 tysięcy lajków w górę, 11 tysięcy lajków. Zajebudzone. I chłop lata ze śmigłowcem z karabinem i strzela i to się nazywa Feral Hogs chyba te filmie. Podasz linka? Do filmiku? Nie, nie możesz tego na streamie puszczać. Ale nie chcę na streamie, chcę sam obejrzeć. To są... A to nie jest jakiś guziec czy coś? Wiesz co, z tłumaczenia wychodzi, że to jest tak. Dzik euroazjatycki, gatunek dużego lądowego ssaka łożyskowego z rodziny świniowatych. Sus Krofa jest przedstawicielem dziko żyjących świniowatych w Europie. Jest także przodkiem świni domowej. Gatunek inwazyjny poza naturalnym zasięgiem. Dasz linka? Mhm. Tak, już ci daję na tym. Na Discordzie masz. Tylko nie możesz tego na streamie pokazać. Jasne. No, i jest jeszcze taki kolejny fajny kanał na YouTubie. Dean Schneider się nazywa. I chłop ma, jest częścią tego. Jest częścią rodziny lwów i se z nimi normalnie żyje. O, to jest fajne. To ja widziałem tego ziomka na Facebooku. Też jest taki Tiger and coś tam Foundation. I tam jest też właśnie ziomek, który bawi się z takimi zwierzakami dużymi. Drugi filmik Wysocki chyba może odpalić na streamie, ale tam jest lew od krwi, ale to chyba jest w formie edukacyjnej, więc to takie coś chyba możesz oglądać. Wysocki, idź na Shora, please. Mogę widzą na czat wkleić, ale chyba timeouta dostanę.
Solinka, czy nie? Do soli? Dawaj, to macie tutaj, to jest ten filmik Dean Schneider, Part of the Lion Pride. Mega zajebiste. Ja widziałem, jak jeden lew za bardzo się spoufalał, to mu przywalił w łapę, czajcie. Imagine, kurwa, zajebać lwowi, nie? I nie skończyć jako obiad. No ale to chyba tak trzeba, bo właśnie skończysz jako obiad, jak nie będziesz mu się stawiać, wiesz? Tak, tak. On tam ogólnie, tłumaczył. Tak, on tłumaczył tam, że trzeba stawiać granice, nie? I musisz myśleć jak lew, zachowywać się jak lew i nauczyć się języka jak lew. To tam nie stawiasz warunków, tam mu kurwa nie mówisz, że coś, wiesz, podaj łapę czy coś, nie? To nie zrobisz jest pies. Lwa? Nie umiem lwa robić. A spróbujesz? Spróbuję zrobić lwa. Wiesz co, nie, bo mój lokator śpi. A robisz czogata? Nic co ryczy. Nie chcę lokatora budzić. No i zobacz, grasz se na chillku wyjebany, masz se gadamy i trzeci winek z rzędu. I to jest to, o czym mówię. Coś w tym jest, nie? Miałem Maxiu rację, czy nie? Coś w tym Olek jest. Coś w tym kurwa Olek jest, nie? I se chillujesz i skupiasz się oczywiście na grze, ale nie myślisz o niej, kurwa, ten się wyjebał, coś i pyk. Winki. Dobra, dawaj Thinkroft na tym streamie V1. Nie, no stary, no, dawaj, to jest no, nie, no, ale to nikt ci nie uwierzy, że wygrałeś, kurwa, z kimś takim jak Bruce.